Znajdź obraz zaznaczonej prostej w symetrii osiowej względem prostej y równa się minus 4. Tu mamy niebieską linię. Tu mamy narzędzia do przekształceń, przesunięcia, obroty, symetrię i jednokładności. A tym guzikiem możemy cofnąć wszystko, co robimy. No to szukamy obrazu w symetrii względem y równa się minus 4. W takim razie klikamy guzik Symetria i tę prostą musimy umieścić w miejscu y równa się minus 4. Y równa się minus 4. I teraz przekształcamy tę niebieską linię względem y równa się minus 4. No to klik. I mamy obraz. Tu mamy jeszcze pytania. Jeżeli przekształcamy prostą w symetrii osiowej, to obrazem jest też prosta. Wiemy, że tak jest, ponieważ obraz ma. Nie ma końców, jak odcinek. Te dwa punkty należą do prostej, ale to nie jest początek ani koniec, jak w odcinku. Gdyby to były punkty końca i początku odcinka, to obraz byłby odcinkiem prosta ciągnie się w nieskończoność w obydwu kierunkach, bo ma zero wierzchołków. Prawidłowa odpowiedź.